Siemano Krono, dzisiaj jesteśmy na magicznym świecie, w którym, jeżeli wykopię tego dirta, mogę dostać go naprawdę dużą ilość. Wszystko zależy od mojego szczęścia, mogę go dostać 3 sztuki, mogę dostać 10 sztuk, a mogę całego staka dostać i jeszcze więcej, więc no ciekawe ile dostaniemy z pierwszego bloku. Uwaga, cyk! I uwaga, ile to jest? 6 sztuk, więc jak widzicie, no dosyć mało w porównaniu z tym, co możemy dostać. Patrzcie, teraz na przykład dostajemy 5 sztuk tylko. To jest wszystko losowe. O, mamy 2 staki dirta. Widzicie, chwila, moment. To wykopmy sobie teraz drewno i zobaczymy, ile drewna dostaniemy. Oby staki. I uwaga, ile? Łe, no tylko 3. To jest jakiś żart. Proszę więcej. Mamy taki mega zarąbisty modzik, który mi się mega fajnie podoba. Więc oglądajcie do samego końca i dawajcie znać, co byście chcieli w kolejnym odcinku z Minecraft. Ale możecie proponować swoje odcinki. Ej, czy ja? Mam prawie 3 stoki drewna. Oh boy, ty, to mi się podoba. Dobra, to drewno już mi starczy pewnie na cały odcinek. Dzisiejszy cel to oczywiście znaleźć diaksy i wykopać ich jak najwięcej. Patrzcie, mamy akurat szczęście, ponieważ tam jest jeden cave. Tutaj jest drugi jakiś cave, ale taki malutki. I tutaj patrzcie, jest taki ukryty trzeci cave. Więc wszystkie sobie dzisiaj przetestujemy, tam wejdziemy, posprawdzamy, poszukamy. Ej, a ile dostanę żarełka z naszego kurczaczka? To zaraz sprawdzimy. Więc tak... zaraz go rozwalimy, tylko najpierw zdobędę troszeczkę kobla, bo kobla potrzebujemy. To się podkopię tutaj. O nie, teraz będę dostawał dużo dirta, nie? To jest problematyczne. O, dobra. O, świetnie, mamy już 11, 40 dirta. Tyle mi wystarczy, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. I już mamy to ogarnięte. Dobra, w takim razie teraz ogarniamy sobie kamienny kilof i rozwalimy sobie również tego kurczaka. Więc weźmy sobie siekiereczkę. Dobra. Cyk, i uwaga. Ile dostaniemy mięska z tego kurczaka? Czy to działa tylko na bloki? O, ty, to działa chyba tylko na bloki. Ale to w sumie nawet i tak spoko. Mi się to bardzo podoba. Modzik jest mega fajny. I tak jak mówiłem, dawajcie znać, jakie byście chcieli kolejne odcinki. O lol, dostaję rudę węgla. Już rozumiem. Ale mamy węgla, widzicie? Tyk, ale jak ja mam teraz przepalić ten węgiel? Ja muszę go przepalić? Nie, czekaj. Czy da się węgiel przepalić? Zaraz sprawdzimy coś, co mnie naprawdę teraz zastanawia, nie? Bo diaksy w takim razie będziemy musieli chyba przepalać. Dobra, uwaga, wrzucam drewno i wrzucam rudę. Ty, zobaczymy, czy dostanę z tego normalny, czysty węgiel. To mnie zastanawia teraz. Tak, wydaje mi się, że powinniśmy. Ale czy dostaniemy? Dostajemy węgiel z przepalonej rudy węgla. Kozak totalny. Dobra, niech nam się to przepala, żebyśmy mieli zapas węgla. Ja sobie, a nie, w sumie drewna już więcej nie potrzebuję. Zaraz sobie zejdziemy do tej kopalni na dole i zaczniemy poszukiwania diaksów. Zapraszam was również do sklepu na wojanshop.pl. Tam możecie zrobić poszukiwania diaksów, ale takich kozackich rzeczy, jak na przykład tutaj kozacka koszuleczka. Ta koszuleczka już się kończy, stan magazynowy, a nie będzie kolejnej dostawy tego wzoru. Ten wzór już się kończy. Więc jeżeli chcieliście ten wzór, to zapraszam. Bluzy, jest przecena na wszystkie bluzy, dosyć duża przecena. Więc zapraszam, pierwsza linia w opisie wojanshop.pl. Polecam wam serdecznie. A my tutaj mamy pełno węgla, co się oczywiście bardzo nam przyda. Dobra, ja bym sobie teraz chciał zejść do kopalni, więc sobie to wszystko zabieramy z nami. Ej, widzicie, ile wyciągam tych? Nie wierzę. To działa też na piecyki. Patrzcie, ile mam piecyków, co jest grane. Ej, ale mogę tak śmiesznie bugować tą grę, bo patrzcie. Teraz mogę postawić tutaj rudę węgla i wykopywać jej ogromną ilość. Mogę w ten sposób bugować grę. Mogę stać się w ten sposób, no, nieskończenie bogaty, co nie? To mi się podoba. Dobra, w takim razie zostawmy sobie jeden stack rudy węgla, jakkolwiek to nie brzmi. No i chodźmy sobie do cave'a. Weźmy sobie też crafting table. Ile dostaniemy craftinga? 29 craftingów, super. Gdzie tutaj było to zejście? Tutaj, dobra. Ja się trochę tam boję schodzić, ale powinniśmy dać radę. Dobra, na luzie. A, jedzenia nie mam. A, muszę najpierw jedzenia poszukać. Wow! Ej, to też działa, patrzcie. Duża paproć. Wszystko, co zbiorę, zbieram ogromną ilość. A liście? Liście nie. A, działa! Ej, czasem... Ale mamy staków świerkowych liści, okej, ale nie potrzebuję tych świerkowych liści, więc podziękuję. Ja bym... O, owieczka. Siema, owieczka, co tam u ciebie? Wybacz, owieczko, ale muszę to zrobić. Iś, dobra, sorry. Ja, nie wierzę, znalazłem wioskę. I patrzcie, czy jak rozwalę tą słodką jagodę, to dostanę ich dużo? Uwaga, nie dostałem żadnych. Łe, to nie działa. Na słodkich jagodach to niestety nie działa. A szkoda, byśmy mieli dużo jedzonka. Dobra, idziemy poszukać tutaj villagerów, okej. Co my tutaj mamy?
Jakie fajne rzeczy! Oh boy. Pa, chcę mieć dużo skrzynek, zabieram sobie i mam dużo skrzynek. Elo! O nie, tylko dwie mi się dropnęły. Ue, to jednak nie tak fajnie. Ale dobra, jest tutaj więcej rzeczy, patrzcie. O, mamy tutaj żelazo. Świetnie, chleb, chleb nam się przyda. Drewno, nie? Ziemniak przyda się, dobra, zabiorę. Chodźmy dalej. O, dynie! Chociaż nie wiem, czemu tak reaguje na dynie. Dynie to dynia, co nie? Ale zbierzmy sobie ich. Dużo, bardzo dużo. Moglibyśmy, ojejku, jakby tutaj były snopy siana, to byśmy ich mogli uzbierać, no, masakrycznie dużo. Dobra, łóżeczko. Też łóżeczek wypada tak do... Łóżka się stakują! LOL! Ze... Co? Ale jazda, łóżka się stakują! 19 łóżek mamy! Elo, widzieliście kiedyś stakujące się łóżka? Ty, bo ja nie widziałem, nie? Chyba się nie stakują łóżka, tak mi się wydaje. Ale kozak totalny. Dobra, idziemy rozwalić te świnie. Jadą, świnie jadą! Rozwalamy was. Idź. Dobra, mam 5 jedzonka. No jedzonko spoko, pozbieramy sobie go trochę. Wejdziemy sobie tutaj do tego pomieszczonka. Okej, pełno kobla już zdobyłem. Ja nie mogę, całe eku kobla. Tylko 2 wykopałem. O, patrzcie co my tutaj mamy. Elo. Kto jest za tym, żeby dodać tego moda na Wojanowicach? Wszystko byłoby tak łatwo. Książeczki, proszę bardzo. Biblioteczki całe nam się wykopują. Ale w takim razie, jak ja mam wykopać książki? Nie da się książek wykopać w takim razie. A jak rozwalę villagera, to coś się stanie? Zobaczymy. Ojejku, nie, nie, nie. Nie obrażaj się na mnie, ja cię chciałem tylko zabić. To czy to jest coś takiego złego? Nie rozumiem się, villager. Dobra, idziemy. O, o, golem. Czy dostanę dużo żelaza za golema? Dobra, zrobimy taki trik. Czy to powinno działać? Ja tego nigdy nie robiłem. O nie. Jezu, boję się. Raz, dwa, trzy. Trzy wystarczą, proszę. Okej, chyba wystarczyło. Okej, uwaga. Siup. Okej, raz. Siup. Dwa. Siup. I ile dostaniemy? Nie, z niego powinniśmy dostać tyle samo żelaza. Siup. Rozwalamy. Siup. Ciup. No ile ty masz HP, gościu? Ciupa. Okej. 5 żelaza. Dziękować, dziękować za to żelazo. Chodź tutaj, widziałem świnie. Chodź tu, świnio. A jesteś świnią. A jesteś. Dobra, zjedzmy sobie teraz szybciutko. Mamy żelazo, możemy zrobić sobie od razu żelazny kilof. Więc to mi się podoba w sumie. O, mały ciobak. Czy coś tutaj jeszcze jest? Ziemniaki kolejne, spoko. Co dalej? Tutaj mamy... Ojejku, co to jest za dzieło sztuki? Dziwne. O, czy coś tutaj jest? Nie. Jaki dziwny dom z dwoma drzwiami. Czy to wszystko... Ej, ta wioska jest przeogromna. Ta wioska jest naprawdę bycza. Bycza wiocha. Pum, pum, pum. Ognisko. Super. Nie wiem, po co mi ognisko. Łóżko, rozwalam. Ja, ale tu ładnie. Trzcina. Świetnie, ile trzciny mamy? 12. I ile teraz? I o! Już możemy sobie robić te biblioteczki. Ale kozacko, czemu tutaj mi się render distance nie robi? Mam jaki render distance? 18, nie robi mi się. Dobra, idziemy. Czekajcie, zrobię sobie crafting table. Postawię, zrobię sobie kill off. Żelazny, super, świetnie. Zrobię sobie, nie wiem, czy mieczyk. Czy chcę robić mieczyk? Dobra, zrobimy sobie ten mieczyk. No i co? Wyrzucę te rzeczy, których już nie potrzebuję. Dobra. Albo wezmę sobie siekierkę tylko. O, siekierka nam się może jeszcze przyda. Kto wie. I jeszcze wezmę sobie... Naprawdę nie mam cobblestone'a. Ale jestem biedacki. Dobra. Schodzimy sobie do kopalni i zaczynamy poszukiwania. Wow, patrzcie jak się tam zrespiły 4 szkielety obok siebie idealnie. Dobra, jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy wcześniej. Więc schodzimy sobie tutaj teraz. Siup. No co jest? Nie mogę po... A! Zaraz zginę! Ty, mordo, bo zaraz zginę. Czekaj, potrzebuję teraz pochodnie. Dobra, pochodnie, cyk, 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 pięknie. Pięknie, mamy piękne pochodnie. Idziemy dalej. Idziemy dalej, co my tutaj mamy? No nie, to tyle? Naprawdę? I co? Ale nas oszukano. Dobra, schodzę na dół w takim razie. Idziemy, 51 poziom, jak my wysoko jesteśmy, ty mordeczko, grubo. Dobra, schodzimy na dół, drodzy widzowie, mamy już pewnie całe EQ zawalone. O, świetnie, cave, to mi się podoba. Dobra, sprawdźmy co mamy w cave'ie. O, żelazo, świetnie. Żelazo, to od razu zrobimy sobie całą żelazną zbrojkę. Z tej jednej rudy pewnie, co nie? Uwaga. Tak, całą żelazną zbroję już możemy zrobić. O ja, ile tutaj jeszcze jest tych. Ja chcę diaksy wykopać, dawajcie mi diaksy. Dawajcie mi diaksy, mordy. O, tam gdzieś niżej się schodzi, super. Kolejne żelazo, ale żelazo teraz nie potrzebuję. Fajny bardzo cave. Szybko się schodzi niżej. I niżej, i niżej, i niżej. O,
Siema, ale nie chcę z tobą walczyć. Pająku, wybacz. Tutaj niestety nic nie ma. Pająk oczywiście dalej mnie goni, więc lepiej gościu odwalać. Patrz! On nawet nie może teraz podejść. Oho, podszedł! Ale dobra, rozwaliłem go. Dobra, weźmy sobie... O, tam dalej gdzieś się idzie. Weźmy sobie więcej żelaza, bo przecież mamy go tak mało. Ej, a ty gościu... O, nie, on tutaj nie może... O, myślałem, że nie może wejść, ale może wejść. Okej, okay, podbudowałem się craftingami. Dobra, dobra sztuczka, co nie? O, tutaj pająk chyba nie zauważył mnie, na szczęście. Okej, okay, tam się niżej schodzi. Siup! Okej, okay, świetnie. Siup, siup! Jesteśmy niżej. Lawa tu już jest! To jest dobry znak, drodzy widzowie. Bardzo dobry znak. Jak jest lawa, oznacza to, że są też diaksy. Na bank. Czekaj, który mamy level? 13! Już jesteśmy na 13! Ale super! Dobra, dawać diaksy! Ja chcę teraz diaksy! Jak ja wykopię diaksy, to będzie przekozacko, drodzy widzowie! Będziemy mieć nieskończoną ilość diaksów, nawet bez zbrojki, co nie? Bez zbrojki, że nam się tak udało. Co tam, krypcio? Oj! O, lol! Dobra, trochę go ścinało, co nie? Czy to czasem nie przez grę właśnie? Przez to, że... Co jest? Nie! Nie traf. Dobra, pięknie nie trafił. Ale lagi jakieś. Nie! Dobra, bo ja mam mało HP. Dobra, dobra, nie, to jest niebezpieczne, to jest niebezpieczne. To co się tutaj dzieje, to jest niebezpieczne. Robimy akcję robienie zbrojki dla Wojana. Coś pięknego. Dobra, możemy teraz przepalać. Wrzucam drewno, wrzucam żelazo. Wrzucam drewno, wrzucam żelazo. Niech się to wszystko przepala, ja chcę jak najszybciej tutaj zbroję w trybie now. Weźmy sobie od razu, o tutaj. Właśnie, czy my byśmy dostali z tego krzemień? Wydaje mi się, że tak. Ale nie jestem pewien, czy dostaniemy ze żwiru krzemień. Bo wszystko się kopie tak, jakbyśmy mieli jedwabny dotyk na naszej rączce. Pytanie, czy tutaj nie ma żadnego kryptora? No właśnie, bo to jest ryzykowne. Nie wiem, czy byśmy zdobyli krzemień, tak szczerze. Ale mniejsza, dobra. Zdobywamy tutaj żelazo. Pięknie, pięknie, dużo żelaza. Ale go mamy, ty! Ty, już mamy całą zbrojkę, elo. Ale S, ta gierka jest totalnie ładna. Skąd ja... Już miałem pytać, skąd ja mam diament? Ty, ale szkoda, że nie dostaliśmy rudę diamentu, co nie? To byśmy w ten sposób... Oj, byli wtedy byśmy cwaniakami, co nie? Dobra, weźmy sobie, zróbmy diamentową łopatę. Czemu by nie? Diamentowa łopata zawsze spoko. Elo! Dobra, w takim razie przepalmy sobie jeszcze żarełko, ponieważ tutaj nam żarełko się już skończyło w formie chlebowej. Więc przepalajmy sobie je w formie takiej, jaką mamy. Ej, nie mieści mi się niezwykły już, słuchajcie. O, obsydian, świetnie. Tylko nie wiem po co mi, ale dobra, zatrzymam. To wyrzucamy. Ja nie mogę, ile ja tych rzeczy mam. Rudę żelaza już też nie potrzebujemy. Ja! Trzcina cukrowa, jeden z taksy zostawię. Nie wiem po co nawet. Patrzcie, wziąłem te pulpity do przepalania. Mi się przepala przez pulpity, kozak. Dobra, jedzonka już dosyć dużo mamy, więc kozacko. A żelazo? Żelaza no już więcej nie potrzebujemy. Nawet nie wiem po co mi tyle. Mam go naprawdę już bardzo dużo. Mamy wszystko. Wszystko, możemy schodzić i szukać tych diaksów. Jeszcze kilka tych jedzonek sobie weźmiemy. Cyk, cyk, pięknie, wezmę sobie pulpit. Nie wiem po co, ale wezmę. Wezmę pulpit, tako. Miałem jeszcze przepalać ten, węgiel. Ale zapomniałem już o tym, dobra, mniejsza, chodźmy tutaj. Idziemy. I dawać mi diaksy, proszę, niech tutaj będą gdzieś diaksy. Nie proszę o dużo. Tych diaksów, no jest taka ogromna kopalnia. I niemożliwe, że tutaj nie ma diaksów. Na pewno gdzieś są. Tylko po prostu się przede mną kryją. Dobra, przechodzimy to. I uwaga, no nie! No nie, że nie ma. No ludzie, no. Czy ja proszę o dużo? Jedna ruda diaksów. O ja, lapis! Ile dostaniemy lapisu z tego? A nie, my dostaniemy. No właśnie, my dostaniemy bloki lapisu. Tego nie potrzebujemy. Ej, ale przecież możemy enchantować? Nie, nie mam enchanting table. Chociaż mógłbym zrobić teoretycznie. To nawet spoko. Mamy biblioteczki też przecież! Mogę zrobić enchanting table na 30 level. Zapomniałem o tym. Nice. Nice, ludzie. Ty, ja już tutaj byłem czy nie? Bo już się trochę pogubiłem, powiem wam szczerze. Wydaje mi się, że nie byłem, bo tutaj nie ma nic oświetlonego. Halo? O, ale przeleciało mi życie przed oczami. Dobra, zróbmy sobie pochodnie, kolejne. Cyk. Więcej wungla. Okej. Dobra, trochę sobie zostawimy wungla, żeby wiadomo było łatwiej przepalać. Czekaj, czy nadal jesteśmy na... No tutaj już nie będzie diaksów, no bar. No nie ma, nie ma. O, ale za to są pająki, które mnie gonią, zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Tu jest lawa niebezpieczna. A tu są pająki! No zaraz mnie dziabną. Zaraz, gdzie ja idę w ogóle? Gdzie jestem? Gdzie ja jestem? O nie. No i jestem teraz... Jestem teraz zamknięty przez pająki. A nie, dobra, nie szły tutaj. Ha, lamusy. O ty!
Ile to zabiera? Przecież ja jestem w zbrojce żelaznej, a trochę zabierają te wariaty. Zjedzmy sobie. Dobra. Chodźmy tutaj. Dostaniemy się w ten sposób. Tu jest lawa, ale spoko, przejdziemy. Okej. Tutaj jest szansa na diaksy. Coś czuję. Jest ogromna szansa na diaksy. Czy jest poziom diaksowy? Właśnie nie wiem. Nie wiem, czy to jest poziom diaksowy. Dobra. O! Walczą ze sobą. Pięknie, dobra, walczcie. Super. O nie, myślałem, że tutaj jest ta opuszczona kopalnia, ale jednak nie. Dobra. Ty, no bez jaj, naprawdę. To jest przeogromna kopalnia. Zero diaksów w niej. Chyba będę musiał kopać w taki normalny sposób, niestety. Jest! Mam! Mam, w końcu. W końcu. O! Ho, ho, i kolejne! No świetnie, teraz to dawajcie ich milion jeszcze, co nie? Ale dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Teraz musimy jak najwięcej tych ród. Ej, świetnie, dobra. Ała, bo nie chcę teraz zginąć. Jo, ile mam diaksów! Co? Ale mi tutaj zamknęło dopływ tego, nie? Miejsca. Dobra, dawaj to, dawaj to, dawaj dostęp, ja chcę diaksy. Jak świetnie, ty mordeczko, ja mogę się nawet budować tymi diaksami teraz, widzicie? Patrzcie. Patrzcie, ja sobie to teraz tak zbaguję. I uwaga, lecimy. Ej, przecież ja mogę wykopywać bloki diaksowe teraz w taki fajny sposób. Nie mieszczą mi się, wyku. Dobra, stawiamy teraz milion tych. Milion piecyków. I robimy nieskończoną ilość normalnie tego, diaksów. Nieskończona ilość diaksów powstaje. O nie, jeszcze piecyki sobie tutaj złapię. Dobra, najpierw niech mi się przepali dużo węgla. Bo ja tego węgla w ogóle nie mam. A z węglem się najlepiej przepala. Albo dobra. Dobra, dajemy w ten sposób. Cyk, niech się przepala. Cyk, niech się przepala. Cyk, niech się przepala. Dużo diaksów, tak. I zaraz będziemy z tych diaksów robić bloki diaksowe. A te bloki diaksowe będziemy sobie potem wykopywać. I dostaniemy ich miliardy. Miliardy diaksów. Więc dobra, wszystko się przepala. Misja jest na dobrej drodze do ukończenia. Dobra, wszystko dobrze. Wszystko dobrze, nikogo tutaj nie ma. Mogę sobie też, patrzcie, mogę sobie koksy zaraz nawet ogarnąć. Wystarczy tylko, że wykopię tutaj tą rudę. Ej, nic nie dostałem. O, dostałem złoto. Dwa staki. Elo, dobra, tutaj węgiel. Tutaj diaksy mamy, świetnie. Mamy 9 i teraz patrzcie na to. To będzie przekozackie. Blok diaksów i teraz uwaga. Uwaga. Ja. Ol. O, złapał się. Po prostu się baguje już gra. I nie widać jak to wypada, ale to wypada. Mamy 2 staki bloków. Ale to jest super. Dobra, mamy tyle żelaza. Świetnie, teraz żelazo przepalmy sobie. Tym tutaj, żelazo. Nie, co ja gadam, złoto. Złoto przepalaj się, świetnie. Świetnie złoto, świetnie. Tak właśnie trzymaj. Pulpity damy do przepalenia i tutaj złoto. Świetnie. No i tych diaksów już nie potrzebuję w sumie. Wystarczy, że będę cały czas sobie te diaksy tutaj wykopywał. Uwaga. Cyk. Dziękuję bardzo. Cyk, 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 cyk. I wykopujemy. Dziękuję bardzo. Ja nie mogę już. Co jest grane? Całe eku pewnie będę miał teraz wypełnione. Całe. Uwaga. A mam. Tyle diaksów to ja w życiu chyba nie miałem. Co jest grane? Wszystko mi się wyrzuciło. Dobra, robimy sobie zbrojkę. Ja nawet nie mieszczę nic, nie? Dobra. Cyk. Nie, nic nie mieszczę. Co ja mam robić teraz? Wyrzucamy te staki diaksów tutaj. Okej. I budki jeszcze. Cyk, cyk, wyrzucamy to. Ja nie mogę, to mi się w ogóle nie mieści. Dobra, wyrzucamy to i zakładamy to. Świetnie. Mamy całą zbrojkę diaksową. A te diaksy? Te diaksy to nabra. I teraz złoto jeszcze sobie weźmiemy, żeby zrobić sobie bloki złote. Uwaga. Cyk. Mamy bloki złote. I uwaga. I uwaga. Ej, mogliśmy zatrzymać te dynie, byśmy zrobili miliony tych golemów przecież. Ale głupi, nie zatrzymałem dyń. A mogłem je wyciąć i sobie tak żelazo, wiecie, zrobić mega dużo żelaza. Ale ja oczywiście tego nie zrobiłem, głupio. Głupio mi teraz, miałbym armię golemów. Miałbym, ale dobra. Słuchajcie, i tak jestem zadowolony, co jest grane. Patrzcie na to, ile ja mam bloków. Jesteśmy na powierzchni. I słuchajcie, ja bym chciał teraz wybudować swój dom. Dom z diaksów, słuchajcie. Dom z diaksów, właśnie tak. Właśnie tak, drodzy widzowie, zawsze chciałem to zrobić. Zawsze chciałem wybudować piękny dom z diamentów. Tylko i wyłącznie z diamentów. Nie może być nic innego. To spadaj, tego nie chcemy. Tego nie chcemy, to mają być same diaksy. Dom z diamentów. Tak właśnie się kończy
Bogactwo, piękne, piękne bogactwo. Patrzcie, nawet bez jedwabnego dotyku wykupujemy dirta, takiego czystego dirta. Elo. No i patrzcie na to. Jak to pięknie wygląda. Jaki to jest w ogóle piękny widok. Przyznajcie, przyznajcie, to jest przepiękny widok. Cyk, 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 cyk. No, czy wy to widzicie? To jest po prostu piękność. Piękność, najpiękniejszy dom z diamentów na świecie. Bo mój, bo zdobyty własnymi rękoma. Patrzcie, robimy, wykopujemy i mamy od razu więcej diaksów niż wczoraj zużyliśmy. Pięknie, pięknie, no normalnie. Ach, wbijajcie do sklepu na wojanshop.pl. Pierwsza linijka w opisie, serdecznie wam polecam. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków właśnie z takich korzackich giereczek. I piszcie, co byście chcieli w kolejnym odcinku Minecraft, ale co kolejnego. Patrzcie, coś pięknego, naprawdę. Ja nie mogę, jak mi się to podoba. Ale to jest moc. I teraz można to, słuchajcie, ja nie chcę. Ja nie chcę nic innego oprócz bloków z diaksów. Ja chcę same bloki diaksów. Patrzcie na to, uwaga, wyrzucamy to i proszę bardzo, jestem cały najbogatszy. Ty, no moi drodzy widzowie, ja tego nigdy nie widziałem, takiego widoku nigdy nie widziałem. Widziałaś to kiedyś, Halinka? Zrobię ci budę diaksową. Widzisz, Halinka, piękna buda diaksowa i pełno kwiatków dla ciebie również, Halinka. Wszystko dla ciebie, wszystko dla ciebie. Pięknie, widzisz? Kwiatki twoje, buda twoja. No, więc trzymajcie się, wbijajcie do sklepu wojanshop.pl. Do zobaczenia, pa pa. Pum!